Dzień dobry, z tej strony Emilia Łubrzykowska, a ze mną Maciej Orłoś, dziennikarz, autor programu Okiem Orłosia, a do niedawna także prowadzący Teleekspresu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Podczas dzisiejszego występu mogliśmy się dowiedzieć, jakie są tajniki występów publicznych. Czy jednak każdy prezenter występujący w telewizji rzeczywiście występuje zgodnie z ZUS-em? Nie wiem, czy każdy. No ja mogę mówić o sobie. Znaczy, że zawsze, znaczy ja się tego uczyłem. No to była moja szkoła. Szkoła mojego rzemiosła. Uczyłem się tego warsztatu, jak się zachowywać przed kamerą, jak mówić do kamery, jak mówić wobec kamery, jak rozmawiać z ludźmi w różnego rodzaju sytuacjach, w programach i tak dalej. Także, ale muszę powiedzieć, że czasami w mediach i nie tylko w mediach, w ogóle przed kamerą sprawdzają się zachowania niestandardowe, takie, które mogą zaskoczyć publiczność w jakiś sposób, także nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie precyzyjnie, ale rozumiem, że mniej więcej tego dotyczyło, tak? Bardziej chciałam się zapytać o to, czy rzeczywiście każdy prezenter występuje zgodnie z ZUS-em, czyli występuje, no nie popełniając błędów językowych, czy rzeczywiście stosuje się do tego, do takich zasad, które rzeczywiście powinny być obecne w mediach, do takiej kultury? Tak, tak. No wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Krąży taka legenda o prezenterach telewizji amerykańskich, że oni czasami specjalnie się mylą, żeby pokazać swoją ludzką twarz, żeby nie było takiego wrażenia, że nie są ludźmi, że są cyborgami jakimiś, bo tak mówią i zachowują się perfekcyjnie. Myślę, że zwłaszcza w programach, które są realizowane na żywo, czy to w telewizji, czy w internecie, trudno sobie wyobrazić, żeby ci ludzie, którzy tam występują, prowadząc te programy na przykład, że oni się nie mylą, że są nieomylni. Znaczy, że nie robią żadnych przejęzyczeń, nie robią błędów merytorycznych, nie poprawiają się, nie zacinają się. No to się zdarza, to jest zupełnie naturalne. Chodzi tylko o to, żeby to był wyjątek od reguły, a nie reguła. Czyli czasem mi się zdarza jakaś pomyłka, bo jestem tylko człowiekiem, ale czasem. A tak w ogóle jestem profesjonalny, profesjonalna. No tak, w końcu zawód o czymś świadczy, więc my musimy też reprezentować siebie z jak najlepszej strony, dawać przykład innym, szczególnie poprawną polszczyzną. No dobrze, ale może powiedzmy, jakie są najważniejsze aspekty, o których powinniśmy pamiętać, występując publicznie? I mam taką... mam taką prezentację, którą pokazuję podczas szkoleń, ale też po prostu to są trzy najważniejsze w moim przekonaniu elementy, które decydują o sukcesie, o tym, że prezentacja czy wystąpienie będzie udane. Te trzy elementy to doskonała komunikacja niewerbalna, przekaz niewerbalny, transparentny, to znaczy taki, który jest, ale jakby go nie było. Jest niewidzialny i niesłyszalny, dzięki czemu nie ma zakłóceń i ludzie mogą w spokoju słuchać tego, co do nich mówimy. Drugi element to atrakcyjne opakowywanie treści, czyli chodzi o to, żeby opowiadać ludziom historię, żeby dawać ilustracje, przykłady. Bez tego nie będziemy skuteczni, bo ludzie nie lubią ogólników, mowy trawy, lania wody. Lubią natomiast słuchać historii, lubią ilustracje, lubią obrazy. Trzeba działać na wyobraźnię ludzi. I trzeci element decydujący o sukcesie to przygotowanie. Znaczy, trudno sobie wyobrazić udane prezentacje bez przygotowania, które można sobie teraz omawiać szczegółowo. Znaczy, co to znaczy prawdziwie dobre przygotowanie, ale mówiąc ogólnie, przygotowanie jest podstawą sukcesu. A czy stres może być takim czynnikiem, który zniszczy na przykład nasze przygotowanie? Teoretycznie tak, ale ja uważam, że jeżeli ktoś jest świetnie przygotowany, to go również chroni przed zbyt dużym stresem i przed tym, żeby trema zjadła, przed dominacją tremy, stresu. Ja to mogę powiedzieć na podstawie własnych doświadczeń. Dla mnie przygotowanie jest najlepszym sposobem na walkę ze zbyt dużym stresem podczas wystąpienia i ja to trenuję od bardzo dawna. Zawsze wtedy, kiedy się czuję świetnie przygotowany,
to sam się czuję z tym lepiej i ta moja nerwowość spada w dużym stopniu. Nie mówię, że całkowicie, bo to źle by było, gdyby nie było w ogóle tremy. Trema musi być, bo ona powoduje, że jesteśmy bardziej zmotywowani, jesteśmy zmobilizowani, jesteśmy skupieni. Daje ten taki dreszczyk, pozytywny dreszczyk emocji, który powinien być, a no, emocje, temperaturę odpowiednią. Bez tego wszystko by było takie blade i naprawdę, gdybym nie miał w ogóle tremy, to bym chyba musiał zmienić zawód, zająć się czymś innym, bo wszystko by się stało takie powszednie i banalne. Uważam, że jeśli ktoś naprawdę dobrze się przygotuje, to go będzie chronić przed takimi nieprzyjemnymi sytuacjami, jak właśnie za duża trema. No dobrze, ale czy zdarzyły się panu, pomimo tego dobrego przygotowania, jakieś wpadki telewizyjne? Nie no, wpadki to się mogą zawsze zdarzyć, niezależnie od przygotowania. Po prostu chwila nieuwagi, język się źle ułoży, słowo wyjdzie nie to, które chcielibyśmy, żeby wyszło, jakiś lapsus się pojawi. Przypomina sobie pan jakąś taką wpadkę telewizyjną, którą mógłby pan tutaj nam przytoczyć? No, jeśli chodzi o sprawy telewizyjne, no to nie wszystko zależy od nas, więc mogą się pojawiać różne, czy w mediach, prawda, coś, to nie mój błąd, a jednak mierzę się z jakimś problemem, bo coś działa nie tak, jak miało działać, co wynika na przykład z jakiejś usterki technicznej. Nie, no zdarzało się nieraz, no, że zapowiadałem materiał, który nie wchodził, tylko wchodziło coś innego, że na przykład zapowiadam piłkę nożną, a wchodzi tenis stołowy. No to trzeba później sobie, no, to nie mój błąd, no ale jednak ja muszę to jakoś wytłumaczyć. Poza tym w książce, którą wydałem, opisuję też to, przyznaję się do tego, taką historię, kiedy pomyliłem nazwę firmy, zaczynając spotkanie z publicznością, z klientami, biznesowa sytuacja, to było, nie wiem, co najmniej 15 lat temu i potem to miało swoje konsekwencje, po prostu nie zapomniano mi tego. Czyli zamiast Netia powiedziałem Nokia na początku, witając się z ludźmi i już było pozamiatane, śmichom, chichom nie było końca. I po paru latach nadal ta sama sytuacja. Tak, po paru latach ktoś mnie spotkał i powiedział, ale wtedy dałeś z tą Nokią, ha, 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 ha. A ja tak sobie myślę, że tak się starałem, byłem taki profesjonalny, a oni ciągle o tym samym. Ale ta historia, ją przytaczam w książce w rozdziale o pierwszym wrażeniu, tak mi się wydaje, że ona jest w tym rozdziale o pierwszym wrażeniu, bo pokazuje, że jak to pierwsze wrażenie nie będzie dobre, to później mamy małe szanse, żeby się odkleić od tego złego wrażenia. Krążymy w temacie telewizji, więc nie mogę nie zapytać o TeleExpress. Był pan prowadzącym przez 25 lat. Jak pan wspomina tę pracę? No, jak można wspominać pracę, którą się wykonywało przez 25 lat, bez przerwy? Można ją wspominać tylko dobrze, bo nie wyobrażam sobie kogoś, kto by wykonywał 25 lat pracę, której by nie lubił. Bo w którymś momencie, przed upływem 25 lat, musiałby stwierdzić, że coś jest nie tak i by ją zmienił. Znaczy to nie jest przypadkowe, że ja nie zmieniłem tej pracy i że 25 lat to jest kawał czasu robić to samo. No, dla mnie to zawsze było wyzwanie, po prostu zawsze to było dla mnie dużym przywilejem, że ja właśnie o to mam okazję mówić do rzeszy ludzi, naprawdę do wielu milionów ludzi. I w związku z tym to jest duża odpowiedzialność, to jest wyzwanie i zawsze była radość, jak się udawało zrobić dobry program i powiedzieć jakieś kilka słów, które się miałem wrażenie, że będą dobrze odebrane, że poprawią ludziom nastrój, że tworzy się jakaś więź. W ogóle ja tę więź czułem i czuję do tej pory między mną a tą publicznością, mimo że jej nie znam tak bezpośrednio. Jaki bagaż doświadczenia wyniósł pan z tej pracy? Ja wiem, że pytanie jest na pewno bardzo szerokie i odpowiedź może być szeroka, ale tak ogólnikowo. To szerzej czy węziej? Okej, tak po środku może. Tak, jaki bagaż doświadczeń? No, to są ogromny bagaż. Ogromny bagaż doświadczeń, no bo jak może być inaczej?
25 lat prowadzenia programu, to ja kiedyś to liczyłem, to mi wyszło, że tak koło 4000 teleekspresów poprowadziłem. Tylko około 4000 razy mówiłem, witam Państwa bardzo serdecznie, w teleekspres zaczynamy program. Około 4000 razy, no to naprawdę można się wielu rzeczy nauczyć. I tego, jak mówić, jakiego języka używać, co widzowie doceniają, co im się podoba mniej, co im się podoba bardziej. I warsztatu mogłem się nauczyć, i takiej techniki telewizyjnej. To mi ta lista pewnie jest długa. Też nauczyłem się na pewno tego, że to jest praca grupowa. W grupie, że jeden człowiek nie zrobi takiego programu. Na YouTubie nie zrobię teleekspresu ani programu tego typu, bo to jest niemożliwe, bo newsy rządzą się swoimi prawami, newsy muszą mieć swoją skalę działania, trzeba mieć dostęp do informacji i trzeba mieć ludzi, którzy współtworzą taki program. No, wystarczy, czy jeszcze, chyba dużo powiedziałem. Wystarczy. I jednak zdecydował się Pan pójść o krok dalej. Skąd pomysł na program Okiem Orłosia? Okiem Orłosia to program, który zresztą już nie prowadzę. To był program, który realizowaliśmy, celowo mówię my, bo była to grupa osób, na Facebooku. To były live'y na Facebooku. Pomysł był taki, kończyła się moja współpraca z telewizją WP i stwierdziliśmy, że media społecznościowe to jest to okienko, które służy które można wykorzystać do kontaktu z odbiorcami, z widzami, z publicznością. No i był taki pomysł, żeby robić ten program, w którym będziemy opowiadać o różnych ciekawych zjawiskach współczesnego świata. No i tak było, ale to ciekawa przygoda, która nawet od strony finansowej się zwróciła, nie dopłaciliśmy do tego, ale w którymś momencie stwierdziłem i ja, i moi współpracownicy, że jednak YouTube to jest to okienko, to medium, które ma większe perspektywy, jeśli chodzi o realizację programów tego typu, że trzeba tego spróbować. I myślę, że to była dobra decyzja, o czym się przekonuję. Po prostu na YouTubie te mają dłuższy żywot. Live na Facebooku mówi to do siebie, że żyje wtedy, kiedy jest live'em i jeszcze przez chwilę później, a potem już tak, jakby go nie było. A na YouTubie to jest zupełnie inna historia. Jakich rozmówców zaprosi Pan na swoje YouTube'owe rozmowy? Na przykład przyszłych miesięcy. Ostatnio zrobiłem rozmowy z między innymi Dorotą Wellman, zrobiłem rozmowy z Markiem Niedźwieckim, z Szymonem Majewskim, zrobiłem rozmowy z kilkoma youtuberami, czy też z kilkorgiem youtuberów, bo były tam między innymi Kasia Gandor Przepraszam, mam zaćmienie. Da się to wyciąć? Tak, 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 tak. Już. Nie, to możemy pominąć. Nie, już wiem. Z Kasią Gandor i z Arleną Witt. Ale też z takimi youtuberami jak Tomasz Działowy, czyli Gimper słynny. Jak Martin Stankiewicz, czy Radek Kotarski. Ale to tylko przykłady, bo już było sporo tych rozmów. Ale zrobiłem też rozmowę z Tomaszem Sekielskim o jego produkcji filmowej dotyczących pedofilii w kościele. Zrobiłem rozmowę nawet z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, i z rzecznikiem praw dziecka, Adamem Bodnarem. A teraz kolejne odcinki. Mogę zdradzić, że będzie rozmowa z Cybermarianem na przykład. Czyli zapraszamy do oglądania. No dobrze, ale chciałabym jeszcze porozmawiać o samym dziennikarstwie. Tak. Jaki jest dobry dziennikarz? Jakimi cechami powinieneś się charakteryzować? Dobry dziennikarz to jest ktoś taki, kto, jakby to powiedzieć, ma ciąg na bramkę. Dobry dziennikarz ma misję. Dobry dziennikarz działa na rzecz dobrej sprawy. Jest zawsze po stronie odbiorców.
czytelników, widzów, ich reprezentuje, działa w ich imieniu i walczy ze złem, mówiąc bardzo górnolotnie, chociaż oczywiście nie dotyczy wszystkich dziennikarzy, bo są dziennikarze na przykład specjalizujący się w medycynie czy w sporcie i każdy ten obszar dziennikarski jest jakiś inny, ale no, dziennikarz chce być rzetelny, dziennikarz chce być wiarygodny, dziennikarz chce mieć informacje i walczy o to, żeby mieć informacje, żeby dziennikarz walczy z fake newsami na przykład. Nie daje się tak łatwo nabrać. Także no, chyba najważniejsze rzeczy powiedziałem. A jak zacząć pracę w tym kierunku? Czy powinniśmy łapać się wszystkiego, co napotkamy po drodze, czy raczej segregować pracę? Jeżeli tylko się da, to robić odsiew, wybierać rzeczy, obszary, które są nam najbliższe, czyli dlaczego powiedziałem, że wtedy, kiedy jest taka możliwość, no bo życie jest życiem i czasem po prostu potrzeba pieniędzy na życie i nie ma tego luksusu wyboru, ale wtedy, kiedy jest to możliwe, to wybierajmy to, co jest nam bliższe niż to, co nas w ogóle nie obchodzi, czyli mówię o tematyce, o obszarach działań, czyli najlepiej było realizować swoją pasję. Ja znam takie osoby, które są dziennikarzami i realizują swoją pasję, bo na przykład zawsze się interesowały sportem, albo kiedyś były sportowcami i teraz uprawiają dziennikarstwo sportowe i tak po prostu kręci, są kompetentni, wiedzą, o czym mówią. To samo medycyna, to samo motoryzacja. Są dziennikarze motoryzacyjni, oni naprawdę się na tym znają. I to jest, to widać i słychać i czuć, że oni wiedzą, o czym mówią i że to ich kręci po prostu. Więc szukać i znaleźć swój obszar działania. Jak kogoś interesuje, nie wiem, świat i zagranica, to może się specjalizować w zagadnieniach, które dotyczą świata. Mogą być różne specjalizacje dotyczące jakichś tam obszarów i tak dalej. No, szeroki temat, ale najważniejsze jest to, żeby, przepraszam, podążać za swoją pasją i się w tym realizować. Czy gdyby miał Pan możliwość jeszcze raz wyboru ścieżki zawodowej, czy rzeczywiście obrałby Pan tą, w której teraz jest? Staram się nie wchodzić w takie rozważania, czyli nie pójdę tym tropem i nie poddam się tej prowokacji. Znaczy, co by było, gdyby Pan miał jeszcze raz? Nie, dlatego, że takie myślenie nie ma żadnego sensu. Bo ja podejmowałem decyzje wtedy, kiedy je podejmowałem. Byłem w takim, a nie innym na takim, a nie innym etapie swojego życia. Podjąłem najlepsze decyzje, jakie mogłem podjąć w moim przekonaniu wtedy. I nie próbuję nawet myśleć w ten sposób, że gdybym miał wybrać, to... ale mogę powiedzieć, że jestem zadowolony i lubię moją pracę. W związku z tym prawdopodobnie moje decyzje były bardzo słuszne. Ale to widać, że Pan lubi swoją pracę i że Pan się w niej spełnia, nawet podczas dzisiejszego spotkania. Czego mogę Panu życzyć? Dobrego urlopu może mi Pani życzyć i dobrych lektur, żeby mieć czas na czytanie. Życzę tego zatem i dziękuję bardzo za wywiad. Bardzo proszę, przyjemność po mojej stronie. Dziękuję.